Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że oprócz zwolnienia ze składek i wypłaty świadczenia postojowego, prowadzące firmy mogą korzystać także z innych udogodnień wynikających z tarczy antykryzysowej. Chodzi tu o odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty. Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzystać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty. Bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Odroczenie płatności dotyczy składek, których termin płatności jeszcze nie minął, i dzięki odroczeniu terminu płatności można zapłacić je później. Jeżeli zadłużenie jednak już powstało, przedsiębiorca może wystąpić o rozłożenie go na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeżeli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku i dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność, nie ma też znaczenia wielkości jego firmy. Rozwiązanie w postaci odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 roku. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek, nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. Więcej informacji na temat różnych form wsparcia oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej, znajdziemy na stronie zus.pl w zakładce Koronawirus.